Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzca i do was kolejny materiał na kanale. Tym razem jest to powtórka na GW100, czyli na artylerii 10 poziomu niemieckiej. Jest to moja powtórka na mapie Lodowiec. Nawet muszę sprawdzać, bo pamiętam. Ha! GW100 ma kaliber 210 mm. Tutaj macie wszystkie parametry, czyli uszkodzenia przy penetracji 1100, a odsetek penetracji ma 53. Minimalny czas ogłoszenia to przy okrągleniu 14 sekund, a maksymalny czas ogłoszenia to 31 sekund. A na Goldzie... Myślę, że się różni w ogóle? Chyba promienie rzeźnia odłamków jest większy na Goldzie, jak mi się wydaje. Aczkolwiek nie jestem pewien. No, tu był strzał na oślep. I pociski z GWS to dość długo lecą. Tutaj gdzieś po strzele zmieniłem pozycję. I też będę czekał na... przyspieszam na czas przeładowania, bo to ma 40 sekund przeładowania. Czyli prawie tak samo jak Bartrzat, 25 TAP. 43 chyba sekundy ma przeładowania jednego pocisku. O ile dobrze pamiętam. Już teraz będziemy się... dźwięk bugował z moda na HRGS mod. No, Emil tutaj się nie wie, nie miałem przestrzału na Emila. No, pokazuje się Carnarvon. Potocznik Wabron. Tu mnie powiedzieć, że nie pokazuje podświetlenia czołgu w trybie z Battle Assistanta. No, ten pocisk przyleciał za daleko. Nie poleciało tam, gdzie chciałem. No, początek bitwy tego nie zapowiada, tego co tutaj będzie. Natomiast... no, tutaj... jak to Halek mówi, historycznie... jest to historyczny... historyczny pojazd. Bo to jest mowa odnośnie tego filmu, co WG zrobiło na WOT Polska. Że... Arte historycznie strzelała, ale artyleria historycznie nie ogłuszała i miała możliwość przeciwpancernych. Strzelanie przeciwpancernymi. Tak, z tego co pamiętam. Musiałbym się popytać znajomego, który się tym bardziej interesuje. No, tak jak mówię, tutaj... w tej bitwie... ojeju. W tej bitwie będziecie mieć... pokażę wam wyniki końcowe. Natomiast jutro, gdzie będzie powtórka na 25 TP, czyli na polskim pojeździe, wyniki następne, na polskim czołgu będziecie mieć wyniki w opisie, na kolejnej GW100 będzie GW100, 25 TP, plus 2 i GW100 znowu po raz drugi. I do powtórek na GWS to dostaniecie, znaczy pokażę wam wyniki. Tutaj jest, wygrywamy 7-4 na szczęście. Mam tego dość dziwną misję, że zablokować to muszę 15 razy. Czyli łącznie 30 razy muszę zablokować od dwóch różnych pojazdów. Ja tu po każdym strzele, tak jak mówię, zmieniam pozycję ze względu na to, na bitwę, na którą zobaczycie później. No, tu się męczyłem, żeby wjechać na to, bo wydawało mi się, że się da na to coś wjechać. No, jest obiekt 257. Niestety za górą. I prawa strona lodowca, to znaczy mapy lodowiec została przepchnięta przez przeciwników, lewa została przepchnięta przez naszy. I tak teraz to już nie wiedziałem, czy to będzie przegrana, czy wygrana. Centurion widzę dopiero teraz, że ustawia się przy artyleriach. Centurion 7-1. Ja w ten dzień akurat sobie zrobiłem powtórki, znaczy dzień bitew na poziomach 10 tylko, a mam tylko 20 w zasadzie. Czyli mam GWS100 i mam Jagodę S100, ale jeszcze niedługo dojdzie do tego Sheridan. To jest przyspieszone za 4. Także, o, było. Nie zdążyłem dzwonić, jak się pokazał obiekt.
Bo wiedziałem, że gościu tu wyjedzie, ale nie wiedziałem, z której strony. Jest obiekt z przodu. Mam też duży zoom, widzę i nie wiem, dlaczego nie zaznaczam na powtórce tego. Nie ma tej obramówki na czołgu. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Ale się spać w tej razie kręcę. Tutaj Lwę się wystawił przez chwilę, na szczęście, dla niego na szczęście, dla mnie na nieszczęście się schował, za góry, tutaj szukałem gdzieś przestrzału, gdzie, czy można by się w Lwę strzelić, a widać, że przypycha złom. Jest i Skorpion, który, jeżeli bym trafił w nadbudówkę, mógłby zejść na hita. To czekałem, aż się gościu zatrzyma. No, dostał stuna od naszej arty. M53 na 55. I poleciało. Jeden strzał za 1000 ponad. Skorpiona, bo nie wiesz, dostał z podpaleniem, ale niestety miał automatyczną gaśnicę. Gdyby nie miał automatycznej gaśnicy, czyli miałby albo zwykłą, albo nie był w ogóle, byłby w stanie zejść na strzał, tak jak wspomniałem. No, Skorpion G dobił nasz Skorpion G dobił ich Skorpiona G. Ale zimno jest w ogóle. Jak wam się chce, to możecie napisać. Jak tam u was pogoda. Ukazał się obiekt przeciwnika. Obiekt przeciwnika. Obiekt żądań. Tutaj celuję z wyprzedzeniem, bo widzę, że gość się rusza. A, jeszcze GWS to... strasznie słaby za się wychył działa. W niemieckiej linii... Czemu na oślep? W niemieckiej linii tylko GW Pantera ma... i PZSFL-4B ma taki w miarę dobry wychył działa na boki. A tak to wszystkie artylerie, które są w linii do GWS-to, czyli np. Sturm Panzer 2, gdzie na War Thunder, że to jest dział samobieżny, czyli nie jest arto tak jak tutaj. Ten strzał był fartowny, bo już wydaje mi się, że z prototypu Standard B wyjeżdżał już z zasięgu ostrzału. To nie pamiętam, czy ja coś jeszcze zdziałam. Wiem, że będę czekał, aż obiekt wykryje UDES-a. Zostały 2 minuty. Nasz Centurion zaczął kopować. A to jest jakiś wodospad, też nie wodospad, tylko ten gejzer. Celuje w artę. Wycelowanie w artylerię M53. Wydaje mi się, że będzie strzał na oślep. I był, ale chyba nietrafiony. A nie, trafiłem tylko za mało liczbę obrażeń, bo widzę, że... Tu niestety jedno takie mówię, już nic nie zdziałem. Ponieważ jest to koniec powtórki, gdyż skapowali bazy. I przy okazji się czas skończył. Także zobaczymy wyniki końcowe za chwilę. Okej, okay. Tak się prezentuje wynik. Przepraszam. Tak się prezentuje wynik końcowy. Jak widzicie, tutaj mam więcej obrażeń niż pokazało mi to w bitwie. Bo mam 3301. Gdyby zadał o 1 obrażeń mniej, to mogłoby być ładna liczba 3300 równe. I to była bitwa rozegrana wczoraj, jak widzieliście. Bo wczoraj sobie robiłem prawie cały dzień na dychach. No nie dostałem żadnego tu medalu, tylko brutal i odznaka trzeciej klasy. Sporo pojazdów, no 2, 4, 6, 7 pojazdów, czyli połowa poczuła moją obecność. Tutaj jak mówiłem, M53 na M55 zostało trafiona za 79 tylko, czyli odłamkiem musiał zostać. Jeżeli chodzi o wynik drużynowy, jeżeli chodzi o obrażenia, no to WZ no, prawie był najlepszy, drugi pod względem obrażeń. Z Expa to nie wspomnę. Z Expa to byłem niżej. Oddałem 9 strzałów, 3 trafiłem, 3 przebiłem i
6 obrażeń było tylko ze splasha. Najlepszy ten strzał był w... gdzie to jest? Skorpiona za 1053. Ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, gościu się podpalił. Znaczy został podpalony przeze mnie. O. I jeżeli chodzi o kredyty, to gram na koncie premium. I dostałem 52,5 tysiąca. A znaczy z tego wyszedłem za naprawę amunicji. Tak, za uzupełnienie amunicji. 83 800. Także na plus. Da się wyjść na dziesiątkach na plus. Także na razie. Cześć.